jest trójkąt równoboczny, którego pole jest równe 16 pierwiastków z 3. Przepraszam, 6 pierwiastków z 3. Bok tego trójkąta ma długość. Zobaczmy, musimy sobie skorzystać ze wzoru na pole trójkąta równobocznego. Jest taki gotowy wzór i ten wzór to jest a kwadrat pierwiastków z 3 na 4. Czyli nasze a kwadrat pierwiastków z 3 na 4 to jest 6 pierwiastków z 3. Dzielimy sobie stronami przez pierwiastek z 3. Pierwiastki z 3 się skracają. Mamy a kwadrat na 4 to jest 6. Mnożymy sobie stronami przez to, co stoi w mianowniku, czyli przez 4, czyli a kwadrat to jest 24. Czyli nasze a to jest pierwiastek z 24. Pierwiastek z 24 lub minus pierwiastek z 24, ale wynik ujemny odrzucamy, czyli nasze a to jest pierwiastek z 4 razy 6. Pierwiastek z 4 razy 6 to są dwa pierwiastki z 6. Bo pierwiastek z 4 to 2, pierwiastek z 6 to po prostu pierwiastek z 6. Poszukajmy takiej odpowiedzi, to jest odpowiedź C.